niedawnym czasie wśród grudziądzan zagorzała taka dyskusja odnośnie właśnie rzeki Wisły i transportu, jaki mógłby się po niej ewentualnie przemieszczać. Są negatywne tutaj opinie, głównie ze strony miasta. Niemożność realizacji tej inwestycji ze względu na brak uregulowania tutaj tego nurtu Wisły, ale też wielu mieszkańcom podoba się ten projekt. Jak pan się do tego odnosi? Co pan myśli o tym? Ja myślę, że to całkiem fajny projekt, tylko wypadałoby potraktować go poważnie, bo tak naprawdę gdyby potraktować go poważnie, to chcę powiedzieć, że dzisiaj w budżecie narodowym jest 1 mld złotych na to, żeby regulować Wisłę. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli nie chcemy mieć tramwaju takiego wodnego, czy stateczku, który by pływał i gdzieś tam próbował nas zawieźć, no to po co budujemy taką stanicę? No, wybaczcie państwo, ale to są następne jakieś pieniądze, które tak naprawdę wydajemy za frajer, bo trzeba by zapytać, ile kajaków, ile żaglówek do tej pory do miasta wpłynęło. Jeżeli budujemy znów taką stanicę, to proszę mi powiedzieć, jeżeli ja mam żaglówkę i mam do tego zamówić sobie dźwig, żeby tą żaglówkę zwodować na wodę, to ktoś tutaj, jeżeli robił taką stanicę, to nie miał o tym zielonego pojęcia, co robi, bo kto przyjedzie tutaj z dźwigiem, z żaglówką, żeby tutaj się zwodować, czy żeby tutaj sobie tą żaglówką odpocząć. Skoro ten most, który miał być robiony i te żaglówki miały sobie wpływać i wypływać, i nie jest robiony tak, jak powinien być robiony, no to znów jest jakaś strata pieniędzy. Ale wracając do tego pomysłu z tym statkiem, który miałby pływać, myślę, że gdyby potraktować to poważnie, to można by ten problem rozwiązać, ale trzeba po prostu zapytać fachowców, którzy się na tym znają, czy Wisła jest na dzisiaj tak żeglowna, że można to zrobić, czy nie jest. Jeżeli można, to koszt tego nie jest aż taki drogi, żeby się w to nie włączyć. Ja myślę, że gdyby się fachowcy na ten temat wypowiedzieli, a byłoby to ode mnie zależne, to ja jestem gotów coś takiego zrobić i jakby sprawić mieszkańcom frajdę, bo jestem przekonany, dzisiaj tak naprawdę w sobotę, niedzielę, oprócz kilku dyskotek w mieście, naprawdę nie ma co w mieście robić. No zobaczcie państwo, godzina 18 na Starym Mieście, nie zjesz loda, nie wypijesz kawy, no możesz sobie przysiąść na jakiejś ławeczce, ale to już dzisiaj nie starcza. Jeszcze może Straż Miejska nasza. Jeszcze może, nie, no mam nadzieję, że już strażnicy aż tacy nie są nadgorliwi, ale no na pewno jak będziesz tam się głośno zachowywał, czy coś takiego, ale dobrze by było, gdyby faktycznie zacząć traktować ludzi w mieście, i jeżeli chcemy zapewnić im 24-godzinne jakby życie, no to powinniśmy o tym pomyśleć. A ten statek to jest całkiem fajna rzecz, tylko poważnie trzeba do tego pomysłu podejść i nie udawać, że się chce coś zrobić. No.